dobry, nazywam się Antoni Żewierżejew i omówię zadanie Radebusz. W tym zadaniu mieliśmy daną liczbę k z zakresu od 1 do 10 do 18 i mieliśmy stworzyć taki ciąg składający się z wielkich liter alfabetu angielskiego, że pod słowo Radebusz znajduje się w nim dokładnie k razy. I to pod słowo miało być nie dłuższe niż 5000 znaków. To na początku zaczniemy sobie z takim słowem, że jest 2 do 8 razy literka A, 2 do 8 razy literka D i tak dalej przez wszystkie literki słowa Radebusz. Potem będzie 2 do 7 razy literka A, 2 do 7 razy literka D i tak dalej, aż dojdziemy do 2 literki A, 2 literki D i tak dalej i w końcu będziemy mieli samo Adebusz. Teraz można zauważyć, że mamy 8 takich punktów od 1 do 8 i teraz w te punkty będziemy wstawiać duże literki R. Wstawienie dużej literki R w danym miejscu nie zmieni nam tego, ile wstawienie literki R w innym miejscu doda nam postów. Czyli wstawiając jedną literkę R w punkcie numer 2, dodamy pewną liczbę posłów, Radebusz. Tak wstawiając kolejną w tym samym punkcie, dodamy znowu tę samą liczbę posłów, Radebusz. I jak sobie to policzymy dynamicznie, można wyliczyć wynik. I oczywiście tutaj w punkcie 1, wstawiając literkę R, dodajemy tylko jedno posłowo, Radebusz. W punkcie 2 dodajemy 255 podsłów Radebusz, a w punkcie 8 dodajemy około 2 razy 10 do 17 podsłów Radebusz. Można to wyliczyć po prostu dla danego literki. Programujemy tak jakby dynamicznie. Dla danej literki liczymy od końca i zwiększamy ilość podsłów, które zaczynają się na daną literkę i dalej kontynuują, tak żeby być pewnym sufiksem słowa Radebusz. Zliczamy poprzez ile jest takich literek wcześniej, ile jest kombinacji z takich zaczynających się w tej literze, które znalazły się wcześniej, plus ile jest kombinacji z następnej literki, które znalazły się wcześniej. Dla H to będzie zawsze 1. W ten sposób, jak mamy nasze 8 liczb, możemy zapisać liczbę k jako pierwsza liczba razy pewien współczynnik, druga liczba razy pewien współczynnik, trzecia liczba i tak dalej. Dla pierwszej liczby ten współczynnik będzie nie większy od 4, bo jak będzie większy od 4, to przekroczymy nasze k i to dlatego nigdy takiego nie użyjemy. Dla siódmej liczby to jak policzyliśmy, to tam było około 104, wartość w siódmej komórce razy 140 już przekraczało ósmą liczbę. I tak samo będzie dla większości tych liczb, oprócz jedynki, która razy 155 będzie przekraczała drugą liczbę. I nigdy nie skorzysta. Jak weźmiemy na przykład siódmą liczbę, no to bez sensu jest mnożyć ją razy 150, bo to znaczy, że będziemy musieli w punkcie 7 wstawić 150 literek R. A zamiast tego można wstawić dodatkową literkę R w punkcie 8 i ta liczba pozostałych literek R do wstawienia w punkcie 7 się zmniejszy. Po wyliczeniu tych literek tutaj mamy dokładnie 3577, a po dodaniu wszystkich literek, które możemy wykorzystać, literek R, które możemy tutaj dołożyć, to nie przekroczy pozostającego nam limitu literek, czyli tam około 1400. Teraz, jak znaleźć te współczynniki, to jest dosyć proste, po prostu dopóki liczba k jest większa od liczby w komórce 8, zmniejszamy liczbę k o wartość komórki 8 i zwiększamy współczynnik przy 8 o 1. Jak będzie mniejsza, przechodzimy do następnej.
bo potem tylko tworzymy, musimy znaleźć sposób, żeby wstawiać te literki R w odpowiednie miejsca. Czyli po prostu na początku zaczynamy z tablicą, długość z tablicą, w której pierwsze 3577 znaków są dokładnie takie. I dla każdego miejsca w tej tablicy pamiętamy znak i pamiętamy także kolejną, numer kolejnej literki w ciągu, czy raczej poprzedniej. I wtedy jak chcemy wstawić na przykład literkę R w punkcie 2, to pamiętamy numer tej komórki, czyli dodajemy w tablicy, w komórce tablicy o numerze pierwszym niewykorzystanym, czyli to będzie, pierwsza literka będzie miała numer 3578. Zaznaczamy, że tam jest R i zaznaczamy, że jak przed literką A była jakaś wartość, to teraz przed tą literką R jest ta wartość, a przed literką A jest wartość właśnie dodania literki R. I w ten sposób wystarczy potem przejść po kolei po tych wszystkich literkach, wypisać je na wyjście i to będzie już poprawne rozwiązanie. Dziękuję.